Super, super, jest. DDZ-55R4. Ale właśnie, że łamiecie przepisy. Poza tym samochód ma obowiązek mieć kogut pomarańczowy. Koleś, nie po ścieżce rowerowej. Pan nie lepszy, no. Na przejściu dla pieszych, no. Tak. Najgorszy wypadku to dostanę mandat. Ile? Stówę. Tak? Ewentualnie, jeżeli by kazali odpolować pojazd, to... To się odpoluj, to. No. Ja teraz chwilę. To za chwilę nie będzie stówka. A pan wie, że tak w ogóle... Nie wiem, w policji? Ja? No. Ja jestem obserwatorem. No, no właśnie. A pan? A ja chcę z ratownictwa drogowego. Aha, ale nie pojazdem. Pani, to no... Ale nie, prze, nie, pan... nie pojazdem uprzywilejowanym. No, ale czy my tak nie mamy pojazdów uprzywilejowanych? Ale czy no dokładnie. Żadną ze stron nie jest, prawda? No to tutaj pan też będzie ukarany mandatem. A to pan jest od mandatu urzędowania? Nie, ja tylko pana informuję. A. Parkowanie na przejściu dla pieszych i w obrębie. 10 metrów od skrzyżowania. Od skrzyżowania od przejścia dla pieszych. To było do policji może. Tak? Naprawdę, no. Pan ma prawo jazdy, nie? Mam. A to chce mi pan zabrać?
Nie, dlaczego? Nie mam takich uprawnień. To się pan pyta, jakby pan już coś uprawiał. Nie, pan się zachowuje, jakby pan nie miał, dlatego się pyta. Ponieważ nie znam przepisów. Dobrze pan zna. To jest najważniejsze. Jak się poruszam po drodze, to znam. Nawet rowerem. Pała pan za. Chyba. To ja spierdolił? No bo zaparkuje na przejściu, wie pan. No. On mówi, a to tylko zaparkuje, ale naprawdę, będzie ktoś, będzie ktoś przechodził, nie zauważą, potrąci kogoś, będzie płakał jak dziecko. No już nieraz taką sytuację miałem. I drugi artysta. Czy ludzie dziwią, że człowiek jest taki, no ale jaki ma być? Ja już nieraz byłem potrącony. Nie dobrze, coś się dzieje. Muszę powiedziawszy, że w takiej sytuacji, no to pewnie pana orzekną winę, który jechał z tyłu. No pan tutaj... To nie jest tamto, że nie wiem co jest. Raczej to są dwa zdarzenia. Jeśli faktycznie policja zakwalifikuje to jako dwa zdarzenia. Pierwsze to jest stworzenie tam zagrożenia poprzez mocne tam hamowanie tego kierowcy, który był z przodu. A druga sytuacja to jest właśnie tutaj druga. No to było bezsensowne hamowanie. Tak, no to jest jakby jedna rzecz. Bo podobna sytuacja była, to było dosyć głośno chyba 6 miesięcy temu, na trasie, to nawet było w internecie, kierowca BMW chyba poczuł się urażony, że tam ktoś nie chciał wstąpić czy coś, no nie istotne. Zatrzymał się, tuż zatrzymał się na takiej trasie szybkiego ruchu, zatrzymał się do zera, drugi samochód się zatrzymał i później było pokazane nagranie właśnie z tyłu, jak tiry nie wyhamowały i tam się zderzyły. Oczywiście kierowca BMW, no co? Jakby no sprawcą jakby nie był, no to tam ci nie zachowali odległości, ale on też nie został karany. To jest jakby bez, no nie ma okoliczności, które tutaj powodowałyby zatrzymanie się. To było tylko i wyłącznie wynikiem jakiejś tam złości, bo ani nic nie przechodził, ani nic tutaj nie przelatywało. Na obecną chwilę nie da się tego oczywać, tak? No w tej chwili nie. To było nagrane. Czekaj, ja się na to patrzę, bo to było nagrane, jak to się wykonało postaje, drugie auto i trzecie, tak? Było to nagrane? Na pewno. Możemy zrobić w ten sposób. Możemy pójść i na komputerze zobaczyć, co tam się nagrało. Ja na pewno byłem zwrócony w tą stronę, tak, natomiast oczy zwróciłem dopiero jak słyszałem pisk.